To był śmiechosła. To był śmiechosła z tych wszystkich, którzy mówią niegramatycznie, piszą niegramatycznie, czyli kaleczą polski język. Czyli śmiech także ze mnie. Czwarta godzina, 16:30, cyklu Kim jestem? Zapraszamy na drugą część spotkania z panem profesorem Jerzym Bralczykiem. Ciekawe opowieści, ciekawy dialog, cudowny klimat Akademii Sztuk Przepięknych na przystanku Woodstock 2007. Czwarta godzina, 16:30, staramy się mówić bardzo gramatycznie. Będzie jeszcze inaczej. Będziemy pisali już wszystko komputerowo, a komputery mają programy poprawiające, ortograficzne. I one będą w powszechnym zastosowaniu i w gruncie rzeczy ortografia będzie nie do uczenia, bo i po co, kiedy i tak komputer nam... Nawiasem mówiąc, ja się kłócę z komputerem i często poprawiam go do tego momentu, aż on mi uzna, że tak może być. No i ja mam rację zawsze, tak. Oczywiście. SCG, okazuje się, że bardzo dopingujecie nas, abyśmy pokazywali zespół SC Drinkers w najróżniejszych postaciach, a mamy tego dosyć sporo, bo mamy ich koncerty na przystanku Woodstock, a także wywiady. Zapraszam w czwartek o godzinie 20:30 cyklu Wywiad z Muzą na drugą część spotkania z zespołem SC Drinkers, ale uwaga, z 98 roku. To były ostatnie chwile, kiedy zespół SC Drinkers grał w swoim stałym składzie, czyli Ślimak, Popcorn, Tytus i Lica. I właśnie te osoby, ci bohaterowie są bohaterami naszej rozmowy, bardzo długiej gaduły, gdzie opowiadają o patriotyzmie, o swoich dzieciakach, o swoich rodzinach, o swojej pracy, o tym jak wypoczywają i jak odbierają świat, a przede wszystkim jak odbierają swoją muzykę. Absolutna gratka dla fanów zespołu SC Drinkers, ponieważ cały wywiad przeplatany jest także muzą. Czwarta godzina, 20:30 z cyklu Wywiad z Muzą. SC Drinkers. Nazywam się Robert Friedrich, w środowisku znany jako Lica. Gram na gitarze rytmicznej w zespołach AC Drinkers, Skazik na żywo, Tymoteusz. Hi. Albo cześć, jestem Tomek Pukacki, mówię na Titus. Jestem basistą i wokalistą rock'n'rollowym. Nazywam się Maciej Starosta, jestem perkusistą zespołów Acid Drinkers oraz Flapjack pod pseudonimem Ślimak. Jestem Popcorn, gram w Acid. And he can't sell any fucking thing he wants. And what they want tonight? Cocaine, hurry, and I say, no way! Zespół Seti zagrał na festiwalu Jarocin 1992 rok i było to jego wielkie szczęście, bo ten festiwal był w całości przez nas filmowany. A więc rejestrowaliśmy to, co się działo na scenie i muszę powiedzieć, że wtedy z Walterem Chełsowskim stoczyliśmy niezwykły bój z niektórymi kapelami, z niektórymi artystami, którzy uważali, że kamery nie powinny się tam znaleźć w tym miejscu, że jest to festiwal absolutnie podziemny, undergroundowy, absolutnie inny od tego wszystkiego, co się działo w polskiej rozrywce, w polskiej muzyce. A my uparcie mówiliśmy, moi drodzy, to jest właśnie wielka kultura i chcemy to zarejestrować. W ten sposób po raz drugi kamery pojawiły się na festiwalu Jarocinski. Ten drugi raz to był festiwal 1992 rok. I dzięki temu dzisiaj możemy oglądać niesamowity przekaz z cyklu naszego programów Jarocin. Zapraszamy na spotkanie z zespołem Seti, poniedziałek godzina 20:30. Zespół Seti grający łagodny metal, ale wtedy sami zobaczcie w jaki sposób to robił, jak był ubrany. Wszyscy nosili białe Adidasy, nie wiem skąd, ale wszyscy tak właśnie wyglądali i obcisłe spodnie. Oglądajcie 20:30 spotkanie z zespołem Seti Jarocin.
był skrócony, ale pamiętam, że żeśmy zagrali wtedy Webank, bo dostaliśmy od Waltera określoną ilość czasu i mieliśmy to skończyć utworem Fire Angels. I pamiętam, że już ten Fire Angels i nam już wszyscy pokazują. A ja udaję, że nie widzę. A wiedziałem, że jeszcze jeden utwór musimy zagrać. I żeśmy zagrali wtedy jeszcze tak sztuczne oddychanie. Zmieściliśmy się w sekundy, także właściwie musieliśmy skończyć i zejść. Także żadnych bisów już nic, ale koncert spełnił stanowczo swoją rolę. Serdecznie zapraszamy wszystkich na spotkanie z zespołem SETI w telewizji OTV. Zapraszam serdecznie. Bardzo serdecznie. Ekstremalnie i sportowo Korsyka już od nas odjeżdża, moi drodzy, a my będziemy was zapraszali we wtorek o godzinie 20:30 na skrót naszych najlepszych zdarzeń, które miały miejsce w tym programie. Tomek jeździ po całej Polsce, ale nie tylko po całej Polsce, po całej Europie, wyszukuje imprezy, w których może wziąć udział, czy to jeżdżąc na rowerach, czy to są to psie zaprzęgi, czy są to deskorolkowcy, czy breakdance. Wszystko to się działo w bardzo niedługim czasie funkcjonowania naszego OTV. I właśnie te najlepsze momenty chcę wam pokazać we wtorkowym programie Ekstremalnie i sportowo. Wtorek, godzina 20:30. Serdecznie zapraszamy.